Halo, witajcie, tu znowu Ryfek. Witam was w kolejnym odcinku z Enter the Gungeon. Dzisiaj ze mną jest Czarny. Siemka. Który był kiedyś w innych odcinkach. Coś ciszę to, bo to będzie słychać jak bardzo. Gramy w Enter the Gungeon. Tak, to jest racja, gramy w Enter the Gungeon. Tak. Chcieliśmy, żeby obie postacie były różowe, dlatego Ryfek gra na bojem. Tak, nie wiemy jak nam wyjdzie, ale postaramy się jak możemy. Bierzemy? Nie, proszę. No dobra, to ja oczywiście gram królikiem. Doświadczamy. Czarny gra kultystą. Jezu, jaka ta gra jest głośna. Ja muszę ją ściszyć jak nic, bo będziemy słychać na mikrofonie i nas nie będzie słychać. Okej. Dobra, cześć, ściszę. Dobra. Powinno być git. Chodź tutaj. Ej, kluczyk. Idziemy. Dobra, ja unikam. Dobra, jest kluczyk, guzik. Dawno odcinka z Enter the Gungeon nie było, bo tak jak mówiłem, ja czekam aż wyjdzie ten update. Ten bardzo duży, który nadal nie wyszedł. Ale no jest okazja do nagrania w koopie, także na update nie czekamy, lecimy od razu i Korzystamy z okazji, miejmy nadzieję, że jakoś to wyjdzie, bo... Gdzie my ostatnim razem doszliśmy? Do kuźni chyba. Do piekła. Do piekła pocisków? No pamiętasz, miałem taką broń, która miała krótki zasięg i niestety to mnie zgubiło, bo nie wiedziałem, że nie trafię przeciwnika i to mnie zabiło, nie... Możliwe, że to był Feniks. To był taki kościej, który taką, nie wiem, taką taki łańcuch puszczał tych. Dobrze się no, otwieramy. O, czarna skrzynka. O, to jest zarumbisz, to jest zarumbisz. To bierz, weź jest... sobie, bo ja mam miecz. Ten miecz jest lepszy od każdej broni, jaka jest w grze. Strzelnik 12 cylindrów. Zarumbiście szybko strzela, dużo bije i się szybciej poruszasz, jak masz to w ręce. Widzisz, jak się jak zasuwasz? Jak wcale się z nożem. No, jak wcale się z nożem normalnie. Nie wiemy, jak nas słychać. Miejmy nadzieję, że dobrze, bo nie będzie drugiej próby nagrania tego. Raczej nie. Także no. Kurde, jak kuzetka. Wiesz, ja bym amunicję z tego zostawił na bossa mimo wszystko. Słuchaj, to jest pierwsze piętro, jak później będzie dobrze. Wiesz, jakbyśmy mieli kluczyki na ten, na ciemnicę. No to półtora, piętro. Tak, piętro półtora, które było zarobiście. Dlaczego jestem różowy? No bo ja też jestem różowy. A bo ja strój wziąłem. Strój ma na królika, wiesz? A, bo to jest. A ty nie masz żadnego stroju. Jak to? Nie mam swojej super kimono. Ja się zastanawiam. Widzisz? Pierwsze otrzymałeś obrażenia. Ja się zastanawiam, czy jakbyśmy przeszli historię tego. Jak się nazywasz? Kultysty? No, tak mi się wydaje. To wiesz, po zabiciu Giverny. Przeszłość. Kultysty jakbyśmy rozwali, to czy dostałbyś dodatkowy strój, tak jak inne postacie? Na przykład bym miał czarne kimono. Czy jest w ogóle historia tego? Czy, no. No, trzeba sprawdzić, może nam się uda. Może nam się uda, ale ja nie sądzę. Nie ma to jak dobry morale. Zwaliliśmy, bo wtedy... O moje. Teraz ja pocisk wystrzeluje. Wystrzeliwuje. Nieważne. Prosto kołczykuje. Co to jest? Mikstura przyjaźni z brojem. Fajnie brzmi, ale nie pamiętam co to robi. Co to jest? Pierwszy raz to widzę. Sowa. Sowa? 120 koni, nie mamy tyle. Nie będziemy mieli tyle. A mikstura przyjaźni z bronią to nie jest to, co... Czekaj, oglądałem twój taki odcinek, gdzie miałeś plecak protonowy. No. I to nie jest to, co wtedy miałeś jakby dwa lasery z tego? Nie, to jest taka inna mikstura. Która się nazywa? Nie pamiętasz chyba, nie? Coś tam, woda jak... Nie, w życiu za nieprzytomne. Dobra, ty będziesz bił przeciwników, ja będę rozwalał ich pociski. Ja jestem twoją tarczą. To dobrze, bo mi tarcza się... Ty jesteś moim działem, zobacz. Widzisz, jak niszczymy po prostu. Dobrze. Całe podejście nasze. Ty zawsze niszczysz pociski, czy masz full health? Zawsze, ale jak mam full health, to strzelam jeszcze pociskiem. To będzie przedmiot pasywny? Czekaj, to jest... Co to jest? HP up i zwiększa nam wszystkie statystyki chyba. Chyba, nie pamiętam. HP. Wezmę. No to wiesz. Pomarańcza. Żaden z ciebie, Aleksander. Leczy nas. Poczekaj, HP zobaczymy up. Te. No, jak mamy. Secret roomy. Chyba nie ma. Chyba nie ma. Też tak. Po walce z bossem mi się wydaje, że będzie. Ja zatrzymam jeden ślepak po walce z bossem, ty wywalasz wszystkie, bo się na pewno nam przydadzą.
No. I w międzyczasie ustalamy, kto umiera, żeby się wskrzesić. Tak, tak. Nie, idziemy już? Czy może jeszcze tu przyjdziemy? Dawaj, jeszcze tu zobaczymy. Może koiny będą, to uzbieramy na tą miksturę przyjaźni z bronią. A ja mam już przedmiot aktywny. A to jest jednorazowy, ale i tak wolałbym go zatrzymać. A ja mam ciastko. Ty masz ciastko. To za ciastko nie. Bym musiał wymienić. Nie, to olać. Ale może być link. Przedmiot nam da, ale nie ma linka. Są nabojaki. Nie mamy tych kluczy. Kurde, kluczy, no jakbyśmy mieli klucze, to byśmy mogli pójść na ciemnicę. Piekło półtora. Piekło półtora. Piekło, znaczy poziom. Półtora. O, ślepaka dostałem. Przyda się, przyda się. Przyda się. Bo ten, co ja miałem? O Jezu, zapomniałem. A nie, to grasz? No ja mam jedną broń. Ja nie mam drugiej. Chodźmy obok siebie. O nie! Obrażenia otrzymałem, obrażenia otrzymałem. Siara trochę. Bo nie wystrzeli... To drugi raz! Nie wystrzeliwuję teraz pocisku. Ja tylko teraz cię bronię. Ty strzelasz, ja bronię. Ej, serio? Bo ja nie sięgam ich pocisków i tak, ja jestem twoim tarczą. Stary, ale to poszło! Ej, zarąbiste, dobra taktyka. Słuchajcie, ani razu nie poszło nam tak dobrze pierwsze piętro. Zazwyczaj to ja byłem na low health, miałem pół serduszka. Wezmę igły z widły. Igły z widły. Jakoś zrobię. I bo ten. Secret room. Nie ma. W sklepie. Jeszcze że mamy 5 ślepaków. O, znajdziemy ten secret room. Nie ma. Tu? Na, nie. Na górze? Tam na górze. Tu, w tym pokoju. Widzisz? Dobra. Widzę. No. Ty masz ślepaka jeszcze. No wiem, 3 miałem. Bo miałem 3. No. No. A już mam 2. Ja użyję. Nie ma. Tutaj pod secret roomem? Tu w prawo? W prawo to jest tam, gdzie jest po bosie do zejścia. Albo tu, no nie, bo tu był. A może być, nie wiem. Sprawdźmy. Metoda prób i błędów, a tu, u handlarza? Byliśmy już, sprawdzaliśmy. Okej, okay, to może. Pod tam... handlarzem tu na lewo? No dobra, idziemy tam. A jak nie znajdziemy, to siara, tyle ślepaków, nie? No. 3, 4. Nie. Dupa, dobra. Ale siara. Mam cóż, ale przynajmniej nikt nie umarł. Mam widły z igły i ten, mogę teraz. A co ten twój przedmiot daje? Oprócz tego. Pomarańcza? No. Możemy sprawdzić na necie. Nie, też tak to nie. A ma zakładkę ze stroną z Enter the Gungeon. Tam wszystko jest. Wszystko jest? Wszystko, wszystkie przedmioty. Nawet te, których nie mam. Wszystkie. Nie, bo mówisz, że to jest HP up i wszystkie statystyki. Tak mi się wydaje. Ale czy jestem pewny, to nie wiem. Znaczy wiem, że nie jestem pewny, o to chodzi. Ale serio, ty działasz jak tarcza teraz. Zarąbiste, ty, nie? To jest lepszy wybór niż robot. No, robot bijący swoich to tak średni. Uważaj, uważaj. O, ja też otrzymałem obrażenia. Nie, bo zapomniałem, wiesz... Czekaj. Kurde, nie zdążyłem. Wiesz, zapomniałem, że jak walę tym mieczem, to się ruszam do przodu, widzisz? A. I spadłem w przepaść. Ty sklep jest. Do sklepu idziemy. No, weź tam przez. To może ty. A nie, musisz też iść ze mną. Przyjrzałem. Serduszko jest mi potrzebne, żeby strzelać, bo inaczej nie strzelam. Potrójna kurczę, to jest to, co mieliśmy na tym zbliżowanym. Na tym zbliżowanym, no. Właśnie, polecamy, jak nie widzieliście, jest jeszcze jeden odcinek z Koopa z Enter the Gungeon z czarnym, jak mieliśmy zgliczowaną skrzynkę, waliśmy z. Walczyliśmy z dwoma posami w jednym pokoju. No i to było pierwsze piętro. Myślisz, że to brać? Masz przedmiot inny? Masz broń inną? No. A, strzelnik. Dobra, to ja wezmę to na bossów. No. I serduszko, żeby strzelać teraz? To poczekaj, najwyżej pół. No, najwyżej stracę pół. Chodź może w prawo. No dobra. W dół? No to w prawo czy w dół? W prawo. No to idziemy w prawo. To w prawo. Dobra, to w dół. Daleko byliśmy. Pozwiedzaliśmy. No to... tak, Ryfek i czarne podróżnicy. Taktyczny teleport. Ja biorę nóż. Tak, idziemy. Ale ty właśnie, speed jest. Ja chodzę z nożem, a nie mam. O, ten... kluczyk. Kluczyk. Czemu się robi taki fioletowy? Bo się... wkurza. Okej. Okay. Nie wiem, że tam... To może... Może ja wezmę do siebie. No, bo ja nie mam nic do uzupełnienia i tak. Nie być w tym ogień, nie być w tym ogień. Aha. A widzisz. Rybek, ty... Zgasiłem się. Żyję na krawędzi. Żyjesz na krawędzi. Jestem wariatem. Oni nie zadają obrażeń, bo nie są naelektryzowani chyba. Są idealni przeciwnicy dla mnie. Czekaj.
Chodź, widzimy tu. I się szybko cofamy. Bo szczur. Szczurze, uciekaj. Dobra. I teraz następny pokój może walić tyle amunicji z tego, z tej broni swojej, ile chcesz. Bo tu mamy amunicję, do niej wrócimy. A on nie wróci do szczurnej? Nie, teraz dwa pokoje ma do powrotu. Rozwalaj wszystko. Ja tu cię bronię przed pociskami. Bang, bang. Ale to ma odrzut, w sensie bardzo odrzuca przeciwników. Co za rąbista broń? Jeszcze ostatni. Dobra, ale... i wracamy się po amunicji. A jakiej to rangi jest ta broń? Bo najwyższej. 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 Nie wiem. Z czarnej skrzynki wypadła, no stary, czego się spodziewać? Ale jest jeszcze przecież... jaka jest ale wyższa? Czarna to jest najlepsza pod sensem jakości. Jest 75%, że wypadnie z niej broń rangi S. Czyli, najwyższej. Mhm. I 25%, że wypadnie broń rangi A. Czyli tej drugiej najwyższej. Ty weź, tobie się bardziej przyda. Ale ty umiesz używać. Ale ty częściej używasz. To jest racja. To jest racja. Ja używam częściej, refekt używam wtedy, kiedy trzeba. To jest racja. Wiesz, ja tu podchodzę pod przeciwników, niszczę im pociski. Oni nie mają życia ze mną. No strzelaj, strzelaj. No i co zrobię? Chodź tu na dół. Flankuję mi. A ja. Z tej samej strony. Z tej samej strony. Flankuję mi. No tu nie. W tym zwrot? Byliśmy w jakimkolwiek też roomie? Chyba nie. W sklepie byliśmy tylko. No nie byliśmy. Jeden mamy kluczyk. Czy był drugi? O nie, nienawidzę się. Był drugi. O, jak on szybko padł! No bo użyłem tej... O! Ja jeszcze biłem z miecza. O, darmowa skrzyneczka. O Jezu, blunderbuss. Ale jest właśnie, to. Bo będziesz miał. Nie widzisz. Garłacz, on jest gorszy od tego mieczyka. Blunderbuss? No. On jest do wymiany w tym, w pożeraczu. Na miotacz grochu. No miotacz grochu. No najlepsza broń w grze, miotacz grochu. Przecież nie wiem. Pobierałeś. Najlepsza broń. No, zaraz potem po mrówce giverówce. No mrówka giverówka to... dostaniesz 3 kamienie głon. Kto bierze? Te szklane, że raz dostaniesz... Mi się przydadzą, a ty ich nie stracisz. I tu jest dylemat. Tu jest dylemat, no. Ciągnijmy zapałki. Nie, ty weź, bo tu jak ty masz pełne życie, to masz strzelać. No tak, tak, tak. No, to mi się bardziej przyda. A ja i tak umiem, to jest kwestia. Ale chociaż się wyleczysz na walce. Bo... O, sen. Ale szybko padli. A było ich dużo. Było ich dużo. To racja. Dobra, na razie zostawiamy. Nie, no, na raz... niebieski... Sprawdzę z Secret Roomy Blunderbussem. O nie, odbija się! Nie, to potem sprawdzimy. Już sprawdzone są wszystkie. A, okej. Okay. Lewo czy góra? Znaczy prawo czy góra? Góra. Idziemy w prawo. Góra. Góra, góra. Długi pokój. Ja biorę ten, i tu można? O, to jest podwójne widzenie, to jest to podwójne ten. Podwójny strzał? Bang, bang. A to jest komando! To jest najlepsza broń na bossów. To jest najlepsza broń na bossów. Ten, weź se. To takie oko, tego nie ma? No, ma. Ale ja mam ten, strzelnik. A ja mam na bossów już i te, potrójną kuszę. Ale komando nie jest lepsze od kuszy. Jest, ale kusza jest lepsza od z tego, ale silnika. Teraz załóżmy, że ktoś umrze i pewnie to będę ja. I zobaczymy, co wypadnie. Weź! Dobra. A jak starczy nam, to jeszcze weźmiemy podwójne widzenie, żebyś dwa razy strzelał. A co to jest w ogóle po środku? Naboje zdalne. Napada się nie... Napada się nie nadają, nie. Na myszkę zarąbiste, napada... średnio. Ja użyję sobie, żeby przypomnieć, jak to działa. Okej. Okay. Mniej więcej tak. Żegnamy pana. Co? Chciałem strzelić w tego, tą żelazną dziewicę. No. Skręciło mi w ścianę. Rakiety są samonaprowadzające. No właśnie i strzelają. Ale nie używaj tych rakiet, to na bossów tylko. Słuchaj, tylko 4 naboje. No to dużo, to jest 10% twoich amunicji. Ale ich zatrzymałem tym mieczem, nie ma przejścia. W takich butach to nie ma wejść. Ja tu muszę najpierw ominąć i teraz będę mi się tak. Słuchaj, ale ty z tym mieczem to robisz po prostu tak. Zmierz, to jest najlepsza broń w grze. Ja nie mam w czym uzupełnić. Tutaj... Strzelnik czy komandos? W silniku. W silniku, dobra. W silniku. No. Tak, to będę silnik, silnik to sobie opinię zupełnie. Tak. Ale mają popyt.
O kurde! Otrzymałem obrażenia. No. Ale jest serduszko do kupienia całe w sklepie. Kupisz. Może umrę sobie. A możesz, ale nie, stracisz wtedy, no. Jedna na pewno. Granie warta świeczki. Tak, granie warta. Ja ci dam pomarańcze. Się uleczysz na maksa. Jeszcze będziesz miał obrażenia zwiększone na komandę. Już w ogóle będzie bang bang. Dobra, to rozwalamy. Ja sprawdzę. Zbierz. Nie, to ja zbieram. Czekaj. No. Dla mnie. Oba, to nawet pomarańcze na razie nie będziesz jadł. No. Twoją drogą nie lubię pomarańcze. Nie lubisz pomarańczy? Wolę mandarynki, są słodsze. O Jezu, ty jesteś dziwny, pomarańcze. Jadłem pomarańcze. Mówisz, jakbyś mnie słuchaj znał od wczoraj. Jadłem pomarańcze taką zarąbistą. Na dół. Parynkiem. Mam jej kluczyk, skrzynkę. Otwieramy? No raczej. To możemy, to jest, mówisz, że jak nie mam żadnych kluczy. HP dla mnie, no. Nie ma co gadać dużo. Memento mori, kurde. Mówisz, że jak chyba nie mam żadnych kluczy, to mamy zwiększoną szansę na otrzymanie kluczyka po bosie, nie? Jak nie kupi, nie wiem, nieważne. Idziemy. Potrójna kusza, Givergona, bang bang. Kurde. Ty wejdź, bo chodź do niej, a nie. Bo ona tu nas wystrzela. Pamiętasz, że masz ślepaki. O, już. Już po HP. Już po drugim HP. O, jestem skamieniali. To oni, to tylko oni. Żyjący w monotonii. Wiesz, z czego to jest? Nie. Trzeci wymiar skamieniali. A to wiesz, że ja trzeci wymiar. O Jezu. Znowu. Dawaj, chodź tu do mnie. W tym miejscu na średnio bije. Trzeba się ruszać. O nie, też dostałem. Odwrócić się trzeba. O, super. W sensie, że ja. Ale spowolniona jest. Ma ślimaka i na głowie. I super. Ślimaka do nagrody? No. Co to jest? Nie mam pojęcia. Mina. Chyba przedmiot aktywny. Bez nadziei. Ja biorę weź oba, no. Znaczy półtora wezmę. A ja teraz nie strzelam z bluźnierstwa. Pół mogłem wziąć. Jak to bluźnierstwo? A, chodzi ci o że miecz. Masz pełna życia. No, nie masz pełnego życia. Uzupełnij sobie amunicję, to jest lepsze, to twoje. A co z tym? Przemysł aktywny. To może któryś z nas zje pomarańcze. A to trzeba zjeść? Tak, i on się zje. I ona zniknie. No to zjesz. No to zjem. Tu widzisz, że HP bym jeszcze wyleczyło. No i już masz pełne życie. Byliśmy w Secret Roomie? Nie było. Po walce z bossem może jest. No, żeby się już nie wracać. Nie ma. Nie ma. Ale zobacz, już masz pełne życie i możesz teraz strzelać tym swoim mieczykiem. No. Jeszcze zwiększone obrażenia mam chyba. Chyba, nie wiem. A ważne, że możesz strzelać. Stary, jest piętro numer 3. 3? No o, nie. Już stracimy życie. Czekaj, gdzie musimy przejść? Na lewo. Nie, na lewo jest łatwiej. Na dół. Nie, na lewo będzie łatwiej, zobacz, czekaj. A, dobra. Ale nie, jeszcze nie. Musimy ustalić kiedy. Teraz, jak będzie na górze, lecimy. O Jezu. Daliśmy radę. Najgorsze pokoje. Na tym zawsze najwięcej życia pracę. Dobra. No ja jestem twoją tarczą, jak nic. Słuchaj, ale to... Uważaj, trucizna! O kurde. Żyjesz. Dobrze ci powiedziałem, bo... Było close. A ty używałeś w ogóle komando na walce z bossem? Nie, tej... No ty... Się patrzę. Mówiłem ci, że komando jest lepsze. Ale słuchaj, no to nie poszło tak źle, jak miałem ślepacza. Aha! Widziałeś ślepak, to był i eksplozja go rozwaliła. A nie, wyrzuciła go dalej. A. Weź sobie. Ty więcej używasz, już doszliśmy do tego. Już to przerabialiśmy. Tak. Mamy to za nami. No ale słuchaj, to bym strzał po prostu ślepa. Proszę wciągnąć. Siema? No nie ma tych ludzi, no i oni po prostu są... Ten miecz niszczy. On dzieli i rządzi. Ale nie mam takiej broni na ten. Na. Właśnie mów, bo nie wiem, czy się słychać. Nie mam broni na zwykłe pokoje. Mam takie dwie super broni na bossów, ale nie mam sobie postrzelać. Dopóki ja mam pełne zdrowie, mam pokój i na zwykłe. Pokój. Mam broń i na zwykłe pokoje i na walkę z bossem, tak naprawdę. Ty, bo ja obok ciebie chcę latać i się bronić. A ty mi latasz na boki. No, nade mną. Za mną nadążę. Nade mną, za mną. Dobra, to na później jest serduszko, pewnie dla mnie. Nie, idę dalej. Sprawdzamy.
To ty musisz, bo ja mam odbijające się od ściany. Albo nie, igły z widły. No idziemy. Prawo czy lewo? Lewo. To idziemy. Różowy team wkracza do akcji. Różowy najlepszy kolor. No. Mówiłem ci. Zielono-różowy jest... Zielono-różowy? Zielono-różowy jest co? Silnik obcych. A, tak. To mówię. Co to jest? Bateria dla nabojów. To są chyba te elektryzujące. To cię wodą raziem jak grałem robotem. Bierz. Nie, bo się na mnie nie przyda, bo nie wiem czy na mnie czy... Nie, nie bierzemy nic. Kluczyk. Ale dopiero później. Jak będzie... Po co? Jak będzie brązowa skrzynka? Jest zielona. A jak będzie jeszcze druga, to już sztos. Przepraszam za te szybkie oddechy, ale po prostu w sytuacji musiałem jakoś wymienić. Ale jak wyszedł z nim. No, bez otrzymania obrażeń to do mnie nie podobne. To jakiś TNT. Nie, grzyb! Nienawidzę grzybów. Tak. Wal tu komando ile wlezie. Jakie komando? Komando to szkoda. Ale na grzyba? Zobacz jak on wleciał. Gdzie on jest? Do widzenia panu. Po prostu jak ten, jak... Coś jeszcze. Jak się nazywał ten Matrixa? Co ty żeś zrobił? Teraz latem w pocisk, bo zacząłem gadać o Matrixie. Neo, no to co Neo? No, chciałem właśnie powiedzieć o tym, że uniknąłem pocisku jak Neo, ale w tym momencie właśnie otrzymałem obrażenia. Jak słyszę Neo, to tylko widzę Amstaffa. Amstaffa? No mój kuzyn no, miał, mam naboi, miał psa, zobaczył. Którego nazwał Neo. O ty szatanisto. Bardzo do mnie pasuje. No, cholerę. Nie wiem, którym jestem. Słuchaj, dwie różowe postacie to nie był dobry pomysł. No, ej serio, bo się mylą często. Ja się dlatego się tu schowałem. Jeszcze ten miecz mam. Chowaj się. Ten miecz mam, po tym mieczu rozpoznaję, wiesz? Idziemy stąd. Ale nie się, podoba mi się ten pokój. Ale teraz to się naprawdę tak zmieszałem. Słuchaj, trzy razy otrzymałem wrażenie w tym pokoju chyba. Ty, no dwie zielone skrzynki, no. Nie otwieramy żadne. Igły z widły. Igły z widły. No. Może otworzymy je po walce z bossem? A właśnie, ci nie powiedziałem. Piętro numer 3. Wiesz co to znaczy? Nie. Możliwe, że bossem będzie Działrok. O, to mój ulubiony, nie? Twój ulubiony, weź serduszko. No, chodź na górę, zobaczymy przejście, a jak nie będzie przejście, to będzie pokój. No ale musi być pokój, bo za duże by było przejście. Po co nam ten pokój? Tu nie ma walki z bossem, ani treasure roomów nie może być, bo byliśmy w obu. No tak. Ale kasa, no tak. Kasa też padła. To może, bo w sumie jak graliśmy... No idziemy. Do sklepu? Nie. Po walce z bossem sklep z kluczykiem i otwieramy, tak? Żeby mieć większą szansę na kluczyk. Jeśli będzie Działrok, to używam komando, bo będę wtedy trafiał. Używaj komando, nieważne co będzie. Ale komando. Siepacz, AK strzelnik. No i z pistolem na strzałki. No, wykrakałeś. Tak, no wykrakałeś. To jest moje nazis. A zostawię do miniaturki go. A nie, na miniaturkę to już mam dwie postacie przy czarnej skrzynce. Tak? No. I kop z czarnym. Kop z czarnym. Kop z czarnym z czarną skrzynką. No nie, już dostałem. I to pierwsza skrzynka była. Pierwsza skrzynka była. Pierwsza skrzynka, no. Zarobić się. Ej, to jest ten, nie muszę tego robić. Nie. Tu jaki on jest, o fuck, ja ślepaka użyłem, a nie przedmiotu aktywnego. To minę chciałem postawić. Nie użyłeś mi, zobacz, modlić się. Użyłem, ale przedmiot tak najpierw ślepaka. Ej, to komando rozwala pociski. No, eksplozje rozwalają pociski, super. Stary. Pusty. Ja go zasnołowałem jeszcze z tej kuszy. No, już jest martwy. On już jest martwy, on nie wie co się dzieje. Stary. Jakbym nie otrzymał obrażeń, to byśmy mieli w dobie. Nie, jak nie dojdziemy na giberce, to znaczy jesteśmy słabi. Bierz całe, a to ja jest shotgun. Wiesz co, a na przykład... Kluczyków nie mam. Na ten, na zwykłe pokoje nie dałbyś mieć broni, na przykład tych wideł? To jest dobre. A nie, to jest dobre na boss. No to, widły. Do dołu, sobie pamiętam. Musisz wziąć... A wiem. Nie mów. Widzisz. Sprawdzę tu secret room. Ja. Ty. Teraz ty sprawdzisz w sklepie. Nie ma, ale bierzemy kluczy. Bierzemy bossem jeszcze tanie. Nie, jednego, ale jeden bierze. Pokój, jesteście pokoje są. Są pokoje, idziemy, stary, kur. Nawet nikt nie zauważyłem wcześniej. Ja też. Bo nie patrzyłem nawet. Dlatego mogłem nie ale zauważyć. Też nie, ale ty laserem uważaj, dostałeś. Ja idę do ciebie, bo...
bo jesteś tu potrzebny. Tak, ja jestem tarczą. W sumie to jest tak, tak ten, teraz jak gramy w kopa, to ta postać właśnie naboja. No i zarąbisty on jest. To jest taka klasa wsparcia nawet. Bo on właśnie może iść po prostu, tak? On jest genialny. To jest najlepsza postać, że. Bez dwóch zdań, serio. Jak ja gram... Kiedyś o pilocie tak mówiłeś. Jak ja gram pociskiem, ty w ogóle tamtego musimy najpierw rozwalić, bo tym nic nie zrobimy. Jak ja gram pociskiem, zawsze dochodzę na pieku pocisków. Nie ma chyba podejścia, gdy grałem pociskiem, gdy nie dałem rady pokonać giverny. Zresztą mi się wydaje, że jesteś już na... O, dobry teleport. Taktyczny teleport rywka. Wydaje mi się, że jesteś teraz już na takim etapie, że zawsze dochodzisz na pieku pocisków, który... Ty masz znaczenie, jak grasz. No dawno, nie, mi się wydaje, że na ostatnie 20 podejść tak z jedną miałem gdzie do giverny i nie udało mi się tutaj. Ale trzeba przyznać, Enter the Gungeon, jak już grasz, trochę się robi zbyt łatwą grą. Mówisz? No, a szczególnie się... dobrą postacią, taką jak właśnie nabój. Nie da się przegrać, nie da się nabojem nie dojść do piekła pocisków. Zapamiętajcie, że teraz mój wyryfek, jak przegramy, to mu to przypomnę. No, dobra. To czekaj, wezmę serduszko, znaczy pół serduszka. A tu go? No. Widzisz, i mamy na tą... Tu sprawdzaliśmy, tak? Tak, sprawdzaliśmy wcześniej. Ja bym to rozwalił, nie otwieram. Są dwie skrzynki, zielone. I zielona. To jaka różnica, którą otworzymy? W jednym jest przedmiot aktywny, w drugim przedmiot pasywny. A skąd wiesz, co jest... Nie wiemy. Na który otwieramy? Ja bym otworzył, zielona to jest naprawdę dobra. Tak? No, zarąbiste rzeczy się trafiają. Dobra, to nie jest zarąbiste rzeczy. Idziemy. Ale była szansa, drugą rozwalimy. Może będzie ten, dzwonek. Sumek to chyba tylko z brązowy wylatuje. Tak? No. Jest strasznie mała szansa na niego ogólnie. Śmieci. Śmieci. To możemy oddać temu. Taki był w kanałach, jeden co zbierał. I do sklepu idziemy po coś kupić. Naboje elektryczne chyba. Naboje elektryczne, tak. Bierz. To ty, bo ty masz te takie... Dobra, nie musisz mi tłumaczyć. No. Szybkostrzelne bronie. Tak, o, no. Ty jeszcze masz dwa ślepaki. Sprawdźmy jeszcze secret roomy. Sprawdzaliśmy w ostatnim pokoju, nie ma. Tu na lewo, prawo albo na górze. Wszędzie. O, widzisz! I zbroja jest. Zbroja, ja wiem zbroję. Czekaj, to jest chyba mimik. Co chyba złaś? Nie, nie rusza się. A nie, to jest zbroja, bo myślałem sobie, że to jest wykrzyknik na... To jest dobry ale interes! Jesteśmy debile! Rozwaliliśmy skrzynkę przed chwilą, którą byśmy otworzyli tym. No tu masz rację. Ja wezmę pancerz, bo jak stracę pancerz, nadal mogę uderzać z tego mieczyka. Ja akurat w tym podejściu nie tracę dużo ze zdrowia, więc... Ty, zadziwiająco nam idzie dobrze. Ty masz jeszcze tu coś do wskrzeszania! Właśnie! Stary! Pragnę zauważyć, jeszcze nikt z nas nie umarł. To jest nasz rekord, słuchaj. Który to jest piętro? Czwarte teraz. To jest nasz rekord. Ani razu nikt nie umarł? Ani razu. Jaja sobie. No to zobaczymy najwyżej na nagraniu, potem ja nie kojarzę. No. Trzeba będzie zobaczyć jak nic. Serio, ja nie kojarzę. Widzisz jak faktycznie... O, co ty robisz? Czym ty strzelasz? Nie wiem, ale jest fajnie. Ty, bo ty masz tu coś na kaczki. Nie. Śmierć. Aha. Nie śmierć. Uderzyłeś mnie właśnie. Śmierć! Wiesz jak mnie właśnie uderzyłeś? No, elektrycznością, no. Dlatego to był super pomysł, żeby to kupić. Ale na to piętro to jest beznadziejne tylko. Bo tu jest dużo wodnych, lodowych przeciwników. I tak mi się wydaje przynajmniej, że jak pierwszy zobaczyliśmy te pociski, to rozmawialiśmy właśnie na ten temat, żeby ich nie kupować, to będzie sobie pomogło. Możliwe. Już otrzymałem dwa razy obrażenie, nie uderzam mieczykiem. Okay. Działam jako tarcza teraz. Patrz na to, stary. Nie! Teraz. Dobra, na dół. Cool. To są takie emocje, słuchajcie, przy tych pokojach, gdzie trzeba mijać przeszkody, bo to jest... To są milion razy trudniejsze. Milion razy trudniejsze te pokoje są od... On zbiera pociski, nie? Tak. Od pokoi z przeciwnikami. Odbiję się od niego. Tak, jak robisz przewrót, to się odbije. Wiesz co? No, nawale, bo to... A ile jest pięter w takim przedpiekle? Po tym piętrze jest kuźnia i już z piekło pocisku. To słuchaj, już nie powinniśmy zaraz, że zaś się z tej broni. No tak, ale moja broń jest zarąbista.
Ale jak strzela, a nie strzela. Znaczy bardziej myślę o sobie, wiesz co, no ja może będę używał tego się patrzę, czy tam strzelnika. I jak będę odbędzał muszę, to nie może tak. No. Ja w kuszy bym uzupełnił, kusza slowuje bossów. No to też jest. To też jest. Uważaj. Wiem, wiem, widzę. No, ty na pewno bierz. Ja na pewno. Boże, 4 razy już dostałem na tym piętrze, jestem beznadziejny. Z czego połowa ode mnie? Nie, tylko raz. Tylko raz? No, tylko raz. Ja dobra, nie jestem sam. Nie jestem razy. Sam tym bardziej. Dobra, z garłacza, ale mi wibruje. Ej, ja w komando nie mam amunicji. Nie mogę tego używać, bo nie będę miał nic na walkę z bossem. No, no, no. Zapomniałem, że komando nie mam. Amunicja czym prędzej. A mi się postacie porąbały. Ta różowa. No. Garłacz, używaj. Uważam. Używaj. O, ta woda zniknie. Ale ej, jak się śmieszne. Takie małe kluki się pojawiają, wiesz, nie widziałem. Dobra, ja je rozwalę. Ja nie otrzymuję obrażeń kontaktowych. Komando. Komando? No, komando. A druga w kolejności będzie kusza. I nie używaj tak amunicji w tym w silniku. No dobra. Na zwykłych pokojach. Ja tylko sobie teraz mogę być. Ściana taka chodząca, ruszająca się za nami. Okej. I tyle pamiętam. A te kolumny? Posągi, kolumny. Ja się tymi śmierdzielami mają mi zajmować. Że kolumny to jest najprostszy. Najprostszy boss chyba. A dla mnie to jest najtrudniejszy. Tak, na początku też dla mnie to jest najgorszy boss. Ale potem znasz tylko jego patterny. On jest tak on ma taki schemat łatwy do zapamiętania. To jest schemat do tego, że znasz. No. To jest najłatwiejszy boss na tym piętrze, zdecydowanie. Jest łatwiejszy od połowy bossów trzeciego. Od Działroga na pewno. Jest jeden atak, który jest trudny. Rozstrzelał mnie, po prostu stanął przy mnie i mnie rozstrzelał. Ja jestem na dole ktoś. Idę do ciebie. Dobra, zabiłem tego szamana, na chora. Bardzo dobrze. Jak tego tam nazywam? Szaman. Nie zabiłeś. To się tepnie chyba. Dobra, idę z tobą. Chodź na lewo, szukamy szamana. Na lewo czy na prawo? Na lewo. Dobra, idzie na lewo. Omijamy. Nie trzeba omijać, ja rozwalam. Ja wolę omijać. Widzisz? Dobrze, że mnie uderzył, bo nie otrzymuję obrażeń kontaktowych. Wiesz co, powiem ci, że wtedy byłem przekonany, że to ja otrzymałem obrażenia. Otrzymać? No właśnie nie, jak ty otrzymałeś, znaczy miałeś otrzymać obrażenia, to byłem święcie przekonany, że ja otrzymam. Dlatego, że powinien mi się postać w ogóle. Dobra. O nie, super. O nie, szkielet. Ja nie. Aaa, dwa razy. Ty już trzecią broń wyczyściłem chyba. Tacy byliśmy optymistyczni wchodząc na to piętro. On się odrodzi z tego? Tak, jak nie rozwalisz. Patrz, tu mam pusto. Ja też mam same puste bronie. A nie, komando mam pewne, dobra. No ja tym garłaczem nie, no garłacz jest beznadziejny. Zapętlacza zostałem na walkę z bossem. A co myślisz o tym, dobra, żeby właśnie na walce z bossem jednak używać tego sobie. Możemy tak zrobić, że ty będziesz komando leciał, a ja będę nawalał z mieczyka bronił po prostu. No. Komando powinno zabić magazynkiem. Ja jestem dobry w ataku, ale w obronie to jestem po prostu nigdy. Dobra. Jezu, miną mi się postacie. Aj. I to tak fest. Bardzo trzymał pewnie. Ja raz. W tym pokoju? No. O kurde, no to nie idzie. To piętro to już jest... No zdecydowanie trudniejsze jak poprzednie. Slep. Może będzie wybawiciel. Serduszka czy coś takiego. Pół, świetnie. Ty bierz, na pewno ty bierzesz. Ammo. Ja bym wziął ammo i klucz. Ale prędzej. Do czego ammo? W komando mam, w strzelniku do kuszy mojej, to ona spowalnia bossa. I pół serduszka też kupisz chyba. A nie lepiej klucz do skrzynki? Po co, jak umrzesz to po co ci klucz? No niby. I pożeracz jest. Pożeracz. Pustą broń jakąś, masz słabą? Dwie. Widły są słabe. A ty co masz? Ja mam garłacza, on jest beznadziejny, w życiu go nie wykorzystam. I teraz ja, żebyś komando nie odbył. No właśnie tak widzę to komando.
Nom, nom. Pożeracz grochu, to się zabija, nie? Pożeracz grochu. Miotasz grochu. Standardowa strzelba. Ona jest dobra na zwykłe pokoje. Shotgun zawsze jest dobra. Ja nie mam tego. Nie mam i tak mieczyka, to akurat mam teraz broń na zwykłe pokoje chociaż. A ty masz jakąś? No, właśnie to zatrzymam. Co? Pistolet na strzelbę. To masz to. Ja mam tego jeszcze. Słuchaj, wiesz, jak ja lubię shotgun. Na przykład jak w Left 4 Dead graliśmy, nie? No. A mi się postacie porąbały znowu. Nie. Czekaj, byliśmy w obu drużynach, a w żadnym nie byliśmy, okej. To weź następny tam na górę, skończymy. Tu, po prawo. Okej. Ja myślałem właśnie, żeby tam na górę pójść, bo tego po mi się wydaje, że tu będzie bliżej chyba. A wiesz, czy to się łączy? Dobra. Mieczyki mamy wyrąbane. Są tylko te małe. Ja nie otrzymuję od nich obrażeń. Ale ja tak. Ale ty tak, dlatego trzymaj się blisko. Chyba nie trafię. Amunicja, stary. Do tego twojego silnika, nie? V8 diesel. V8 diesel. Ciekawe, ile pali na 100. Nie jest ten. Dobra, trafiłem go. Nie ma szkieleta. Ale ty masz dużo zdrowia. Jak zwykle? W sensie, że nie. No, mówię, że jak zwykle. Ja tu się schowam. Uderz go! Szkielet, no, wstał szkielet. Chodź tu do mnie na lumin, przechodzimy na prawo. Kurcze! Kurczaki. Kurczaki. Ej, bo ja zaraz umrę tu. Ty idź na dół i zbieraj to, co się ze mnie stało. Komando jest. Mam pół serduszka! Nie! O, nie biegaj tak, nie biegaj tak! Dobra, ja tu jestem. No i go ustrzel, dobra. Teraz się wychylasz do rogu, ja cię będę bronił. Tak jak ty broniłeś mnie wcześniej. Tego trzeba. Maga. Dobra, mag już leży. Czekaj, no brawo. Dobra, jest spowolniony. Yeah. Dobra, kończ go. Super. Dobra, HP up. A, ten jest. A, ten! On też zadaje wrażenie. A, nie, minie, ja nie mam kontaktowych. Super. Ale nie mam jak ciebie wskrzesić teraz. Jak będę będziemy w treżurumie, to wyjdę do skrzynki. A, tak. Komando na full ammo. No, jeszcze jesteśmy w stanie dobrać grać. Tylko jak tu obok będzie treżurum. No. Bo inaczej słabo. Dobra. Masz dwa ślepaki, przypominam. Wiem. Dobra, łatwy pokój. Oprócz tego maga. Wychylaj się, tylko nic innego nie rób. Nawet tam, słuchaj, nie wiem, czy będzie wyskakać. Najpierw maga rozwalił. Dobra. Mam do ciebie jedną prośbę, nie wejdź w tą przepaść. Stary, to jest... Dobra, żeby tam... To jest polska precyzja twórcza, nie? Czy coś? Jest! Dobra, jest. Znaczy ja jestem. Czekaj, co ci oddać? Komando. A to na walkę z bossem tylko. No ale to już nie używaj na zwykłych pokojach. Nie, na pewno nie. Na pewno ja nie. Kuszę mam na... Nie idź dalej. Dlaczego? Jest szansa, że będzie tutaj skrzynka druga. Ale jak? Ale patrz, ja mam zdrowia. Jak przejdziemy dalej, możliwe, że tu jest drugi treasure room po prostu. A, chodzi ci o to, żebyś ty umarł? Ja bym wyrzucił wszystkie bronie dla ciebie. Coś, no trzeba się tego podjąć, prawda? I jakoś się da wyrzucić jeszcze przedmioty. Tak, teraz... Wybór przedmiotu, upuszczenie. No, dużo nie wyrzuciłem. No, pomarańczy trudno, to pomarańczy najwyżej będzie. Ale stary, no poczekaj, co muszę wziąć? Zapętlacz? Zapętlacz jest dobry na zwykłe pokoje. A ja tu będę leżał. Nie! Miałeś umrzeć. No tak! Ale to się nie zmieni jak umrę? Nie. Na pewno? Jesteś pewny? No nie jestem właśnie pewny i chcesz to sprawdzić? Nie. Jak umrzesz i sam na bossa pójdę? Kurde, dobra. Mówiłem, że miałeś umrzeć. Kio. Otwieramy? No otwieramy, no teraz... Dobra. Ważne jaki... Dawaj kuszę. I nic więcej. Tylko kuszę. O. Miałeś. Ale do dołu się klikało. W dołu, tak. Okej. No już masz, wybieraj. A, leży, dobra. Poczekaj, zobaczymy. Nie idziemy dalej na piętro, nie idziemy. Ale zobaczymy, czy są te pokoje może. W sensie. A, secret, tak. To na dole jeszcze może być. Nie ma, dobra. Handlarz.
Co? Jak będzie miał serduszka czy coś, chyba nie ma. Nie stać nas. Kupiłeś. Nie stać nas. Szkoda, że nie mamy tylko kotwiczki. Przydałoby się. Dobra. I teraz ty musisz mnie bronić, nawet jak umrzesz, bo pewnie umrzesz. Ja na początku kuszę, żeby spowolnić, bo to spowolnienie długo trwa. I leć. Kurczę. O, kolumny, świetnie, spowolnienie tylko na jedną z czterech. Ale patrz, jak rozwala się pociski. LOL. Dobra, ja tu... Dobra, umarłem, nieważne. Ja jestem przy tobie. Mów mi, ile mam amunicji. 20, jeszcze połowę. 20. Uciekaj na prawo, uciekaj na prawo. I teraz w lewo, przy samej ścianie dolnej, w lewo. Świetnie. One teraz pójdą na środek znowu. I ten sam ruch, to na samym początku. Dobra, jedna się wkurzyła, jedna padła, druga padła, zmieniaj. Uciekaj teraz na boki. Ślepaka mam, pamiętaj. Tak, masz ślepaka, ja też mam. Na ten silnik diesla. Właśnie próbuję zmienić, ale nie mam tej broni. Jak tu nie ma? Nie wypadło to mi, jak ja umarłem. A, no tak, umarłem. Dobra, i do środka. I tu tylko skaczesz, ja ci będę to rozwalał nawet. Na drugie nie zdążę. Teraz rozwalę. O kurde. Dobra, pół, serduszka masz, masz radę. Mam ślepaka. Masz ślepaka. Walnij. Kurcze! Dobra. Ale było blisko. No. Ale było blisko, oni mieli tak mało życia. Całe 40 minut żeśmy dali radę wytrzymać. To i tak jest szok. No, ale tak blisko było. No. No nic. Myślałem, że przeskoczę, ale się niestety nie udało. Ja zwaliłem z tą skrzynką. Ty, czekaj, bo dźwięku nie ma z gry. A nie, dobra, jest, nieważne. Myślałem, że cały odcinek nie było dźwięku. Nie no, jest. No. Bardzo nam dziękujemy za oglądanie. Zostawcie łapki w górę, subskrybujcie. My widzimy się w kolejnym odcinku z Enter the Gungeon. Dopiero pewnie jak wyjdzie update. No. Czyli pewnie za parę miesięcy. Dzięki wielkie. No, dzięki wielkie. Zostawcie łapki w górę, trzymajcie się i cześć. Cześć.